Kiedy mówimy o konsekwencjach zajęcia Krymu przez Rosję, o konsekwencjach wojny na wschodzie Ukrainy, zazwyczaj skupiamy się na sankcjach, jakie kraje tzw. Zachodu wprowadziły przeciwko Rosji. Natomiast w tym tygodniu w naszym podcaście wspominałem o tym, że Burger King, sieć w Rosji Burger King'a prosiła rząd rosyjski, żeby znieśli embargo na Serb. I dlatego pomyślałem sobie, że można by przybliżyć ten temat i porozmawiać o tak zwanych kontrsankcjach. W momencie, w którym Rosja została objęta sankcjami przez Zachód, Władimir Putin i jego rząd stwierdzili, że trzeba na to odpowiedzieć i wprowadzili tak zwane kontrsankcje. To było embargo przede wszystkim na towary spożywcze. Na mleko i produkty mleczne, mięso, nie wszystkich zresztą rodzajów, ale wieprzowinę, wołowinę, ryby, sery w tych produktach mlecznych to będzie ważne i warzywa i owoce. W roku 2014 objęto tym Stany Zjednoczone, Australię, Kanadę i Norwegię, natomiast w roku 2015 także Islandię, Liechtenstein, Albanię i Czarnogórę, natomiast w roku 2016 Ukrainę. Ukrainy, która była w zasadzie y, taką kolebką tych wszystkich problemów. Nie możemy powiedzieć, że tutaj ona zaczęła te problemy, bo to nie była jej wina, ale niemniej jednak to trochę dziwi, że dwa lata dopiero po wybuchu tej wojny y, faktycznie objęto tymi kontrsankcjami także, y, także Ukrainę. I warto tutaj porozmawiać o konsekwencjach, do czego to doprowadziło. Ubierając to w taką krótką formułę, dziennikarze rosyjscy piszą, że rolnictwo rosyjskie zyskało, a klient rosyjski stracił. I faktycznie, tutaj, jeśli chodzi na przykład o mięso, produkcja świń wieprzowiny i drobiu w Rosji wzrosła. To jest ciekawe, bo wieprzowina była objęta tym embargiem, natomiast drób nie był, natomiast analitycy tłumaczą to tym, że ten drób zaczął wypierać droższe. Hmm. Z typy jedzenia droższe gatunki mięsa. Więc np. wołowina tutaj miała spaść. Jeśli chodzi o konsumpcję, tutaj padło w, na portalu Wiedomosti takie stwierdzenie w artykule podsumowującym pierwsze 5 lat kontrsankcji, stwierdzenie, że nikt w Rosji, a przynajmniej nie na dużą skalę, nie inwestuje w produkcję wołowiny, ponieważ to jest taki typ produkcji, który ma szansę zwrócić się dopiero po 10 latach. Co jest ciekawe, bo w przypadku dużego biznesu 10 lat to nie jest aż tak duży okres, a wielu krytyków dzisiejszej rosyjskiej władzy podkreśla, że pewna niepewność sytuacji w kraju właśnie sprawia, że ludzie nie chcą inwestować w takie rzeczy, które przyniosą... Dochody dopiero po dłuższym czasie, co wyklucza Rosję z wielu ważnych dziedzin gospodarki, tych najbardziej wymagających, właśnie inwestycji, technologii i tak dalej. Tu jednak, także analitycy wskazują na to, że wpływ tego, tych kontr-sankcji na zwiększenie się produkcji mięsa w Rosji nie był tak duży, ponieważ ze Stanów Zjednoczonych w ogóle przed sankcjami mało sprowadzano wieprzowiny ze względu na różnice prawne, jeśli chodzi o sposób hodowli. Natomiast Unia Europejska znacząco ograniczyła eksport, czy też on został ograniczony jeszcze przed kontrsankcjami ze względu na afrykański pomór świń. Więc tutaj, według analityków, zdecydowanie większe znaczenie dla rosyjskich hodowców miało być to, że w tym samym czasie, w którym wprowadzano kontrsankcje, bardzo wyraźnie na wartości stracił rubel. Co sprawiło, że ich produkcja stała się bardziej opłacalna i eksport stał się bardziej opłacalny, więc że to miało większy wpływ na tego typu działanie. Natomiast faktycznie korzystnie to embargo miało wpłynąć na lokalnych producentów warzyw i owoców. Tutaj warto powiedzieć, że jeszcze wtedy, kiedy te konsekje wchodziły w życie, dość duża była sprawa związana z polskimi jabłkami tak naprawdę do dzisiaj. Sadownicy w Polsce odczuwają to embargo, chociaż tam się pojawiły nowe rynki zbytu. Z tego co czytałem, Chiny przyjmowały swojego czasu, teraz jest chyba trochę słabiej, jak widziałem w statystykach, dużo polskich jabłek. Egipt stał się dużym odbiorcą polskich jabłek. Niemniej, w wypowiedziach prasowych, sadownicy do dziś mówią, że to embargo faktycznie kładzie się cieniem na ich działalności. Dodatkowo ostatnio pojawiło się kolejne. Kolejne sankcje się pojawiły tym razem związane z Białorusią i tamtejszą sytuacją. Białoruś przyjmowała dużo polskich jabłek po tym po tych konsekwencjach rosyjskich, przy czym Białoruś odegrała tutaj także taką rolę pośrednika, to znaczy wiele towarów trafiało na Białoruś, tam było przepakowywanych, dostawało nowe dokumenty i wjeżdżało na teren Federacji Rosyjskiej już jako produkty białoruskie, więc to była swojego rodzaju brama dla tej kontrabandy, swojego rodzaju biznes legalizacji towarów tam został stworzony przez to embargo. Białoruś na tym korzystała także finansowo, a producenci wykorzystywali taką szansę. No niemniej jednak faktycznie te zmiany sprawiły, że pojawiły się programy dofinansowania producentów rolniczych, producentów warzyw i owoców. Przy czym dodajmy, że te programy, jeśli chodzi o produkcję mięsną, istniały jeszcze przed kontrsankcjami, jednak korzystały na nich przede wszystkim takie duże firmy, które można traktować jako monopolistów na rynku mięsnym w Rosji. Te monopole stanowiące dużą część gospodarki rosyjskiej to jest osobny i spory problem tej gospodarki, ale to jest temat na inną historię. Faktycznie od czasów embarga. Rosja miała wydać duże pieniądze na stworzenie np. Na dodatkowego tysiąca hektarów szklarni, mieli wydać 85 miliardów rubli na zakładanie nowych sadów i dzięki temu pomiędzy rokiem 2015 i 2019 produkcja pomidorów i ogórków miała wzrosnąć o 80%, a jabłek o 70% w Rosji. Co jest dobrym wynikiem? Faktycznie tutaj często to było tak propagandowo przedstawiane jako także sposób na wzmocnienie lokalnych producentów, na to, żeby pozwolić im na tym rynku lokalnym urosnąć bez konkurencji ze strony firm zachodnich. Samo w sobie oczywiście to jest do pewnego stopnia zasadne i faktycznie wiele rynków rozwijających się ma problemy, żeby konkurować z tańszą, lepszej jakości produkcją z rynków rozwiniętych, więc ochrona swojego rynku, umożliwienie swoim producentom dogonienia tych producentów zagranicznych do pewnego stopnia możemy powiedzieć, że ma sens. Jednocześnie także wzrosła produkcja w Rosji wyrobów mleczarskich. Półtorakrotnie miała zwiększyć się produkcja serów o 15% produkcja masła, natomiast głównym importerem w 2019 produktów nabiałowych do Rosji miała stać się białoruś. Tutaj możemy tylko zgadywać jak duża część, a oni dostarczali do Rosji 100% importowanego twarogu, 83% importowanego masła. Możemy zgadywać jaka część z tego faktycznie była produkowana na Białorusi, jaka część była przepakowywana. To, co faktycznie stanowiło największy problem, taki mentalny dla Rosjan no w, w tej całej akcji, to były pokazowe przykłady niszczenia jedzenia. W telewizjach rosyjskich, regionalnych i federalnych pojawiały się kadry z buldożerami, które rozjeżdżały sery. Spaleniem tego typu produktów. W sierpniu roku 2021 oficjalnie podano do wiadomości, że zniszczono 37 200 ton żywności, w większości to miały być owoce i warzywa, a nie mięso, ryby i sery. Natomiast tu się pojawia pewna niezgodność drobna, ponieważ w danych z roku 2019 mówiono o 36 000 ton, natomiast w tych nowszych danych z 2021 mówiono, że w ciągu 7 pierwszych miesięcy roku 2021 zniszczono 1740 ton, więc jeśli byśmy to dodali, to do roku 2019 i to, co w, samym, w samej pierwszej połowie roku 2021, to już by wyszła liczba trochę większa niż to, co podawano łącznie do roku 2021, więc nie wiadomo, co by tu było w roku 2020. Tutaj jednak bym powiedział, że najważniejsze pytanie brzmi, jak duża część tej kontrabandy jest faktycznie wykrywana przez rosyjskie organy. Izwiestia miał reportaż, który opisywał jak wygląda taka kontrola, taka procedura. Tam jeden z targów moskiewskich był skontrolowany przez pracowników służby celnej i przez Nadzor, czyli taką instytucję kontrolną zajmującą się między innymi właśnie kontrolą żywności. I oni tam na tym targu w Moskwie znaleźli około 145 kg nielegalnego sera. Tam człowiek odpowiedzialny za Moskwę, okręg moskiewski i tulski, Denis Jurasow, właśnie z Rossielhos nadzoru, opowiadał i że tego typu rajdy zawsze kończą się sukcesem. To brzmi dobrze, prawda? Rajdy kończą się sukcesem. Co to znaczy w tej konkretnej sytuacji? To znaczy w tej sytuacji, że za każdym razem jak pracownik y, służby celnej czy innej instytucji kontrolnej idzie na targ, to znajduje nielegalne sery. To znaczy, że one są tam zawsze. Reporterka Izvestii miała właśnie opisywać, jak to tam zabierają, te sery, jak rozmawiają ze sprzedawcami, po czym na drugi dzień po tej kontroli przychodzi na ten sam targ i co widzi i co słyszy, przychodzi do tych handlarzy, oni trochę tak jeszcze bezpośrednio po tej kontroli są trochę nieufni, trochę spod lady, ale oferują, a ja mam ser fiński, a ja mam ser taki, ja chcę pani kupić, bardzo dobry. No więc to nam już pokazuje pewną skalę wydarzeń. Idziemy na przykładowy targ, jeden z tysięcy w Rosji i znajdujemy 145 kg sera. To jest to, czego nie udało się sprzedawcom ukryć, schować, mieć przepakowanego, wywieźć zanim do nich doszła kontrola itd. Tak I przychodzimy na drugi dzień i oni gdzieś poszli do magazynu i przynieśli drugie tyle. Także możemy zgadywać, że ten ser po prostu tam jest. Gdzieś w tych hurtowniach, w tych magazynach, i oni się nie boją. Oni chcą tym handlować pomimo kar finansowych. Mm, zostali raz ukarani, przyłapani, na drugi dzień ser znowu jest. Takich przypadków oczywiście jest sporo, tutaj sobie pogooglowałem, 2 marca 2021, Rynek Butyrski w Moskwie znaleźli nielegalne sery, 18 sierpnia 2021, 111 kg sera na rynku daniłowskim w Moskwie, listopad 2021, targ przy ulicy Bekietowa w Niżnym Nowgorodzie, 29 grudnia tuła na rynku frunzenckim, no, także tego typu przykłady, że po prostu idą ludzie z instytucji kontrolnych i te sery znajdują w sprzedaży cały czas. Z jakiegoś powodu ci ludzie nie chcą przestać sprzedawać tych nielegalnych serów, co oczywiście wiąże się z dodatkowymi kosztami, z dodatkowym ryzykiem i z drugiej strony wciąż jest na to popyt, bo prędzej niż jakiekolwiek kontrole ten proceder ukróciłby brak popytu. Gdyby ludzie nie chcieli kupować nielegalnego sera z podlady, tak, zagranicznego, europejskiego, gdyby po prostu go nie chcieli, ten ser by się psuł i tylko przyciągał oko kontrolerów, a nie generował zysku, no to on by po prostu zniknął. Mówimy zresztą o roku 2021, nie 15, nie 16, już minęły lata od wprowadzenia tych kontrsankcji, a ten nielegalny ser dalej na tych na tych tak zwanych ławkach po rosyjsku, czyli na tych kramach, on tam dalej jest. Dlaczego? Tutaj te analityczne, prasowe artykuły wprost przyznają, że ser produkcji rosyjskiej nie jest tak tani i nie jest tak smaczny jak ten ser importowany. Zresztą, szukając informacji o tym, jak znajdowano nielegalne sery na targowiskach, znalazłem także informacje o kontroli serów produkcji miejscowej. Otóż w Petersburgu w roku 2021, 17 dokładnie sierpnia, wzięto do badań 10 próbek sera. 10 różnych serów od różnych producentów i je przebadano. Okazało się, że 5 próbek na 10 nie odpowiada faktycznie temu składowi, który jest zapisany na etykietach, czyli są to sery, nazwijmy to, oszukane. Natomiast w 2 na 10, w 2 na 10 to nie jest mało, w serach w ogóle nie odkryto mlecznego tłuszczu, co oznacza, że w zasadzie to nie były sery, to był produkt seropodobne, więc to może także stanowić pewnego rodzaju odpowiedź na pytanie, dlaczego Rosjanie wciąż chcą kupować te sery importowane, pomimo wiążących się z tym dość poważnych problemów, prawda? No jednak zakup sera nie wydaje się czynnością obarczoną ryzyko, ryzykiem, tak samo sprzedaż sera, a tymczasem, żeby sprzedać ten serię, jego trzeba najpierw gdzieś ukryć, albo w transporcie, albo w prywatnym samochodzie, przewieźć do Rosji, gdzieś składować tajnie, tak żeby nikt go nie znalazł, potem przetransportować do sklepu, znowu narażając się na mandat go sprzedawać. Jak widać, mimo wszystko Rosjanie po prostu chcą dobrego sera. Warto też powiedzieć, jaki cała ta sytuacja miała wpływ na Unię Europejską, czyli między innymi na Polskę. W roku 2013 10% eksportu rolnego Unii Europejskiej przypadało na rynek rosyjski, z czego. 4% całego tego eksportu Unii Europejskiej w 2013 przypadało na te towary, które nagle stały się w Rosji zakazane. Więc 4% eksportu dla Unii Europejskiej to jest na pewno zauważalne, zwłaszcza na przykład dla polskich sadowników kupujcie polskie jabłka, wciąż warto na złość Putinowi kupować polskie jabłka. Natomiast nie jest to taka liczba, której nie dałoby się w jakiś sposób zrekompensować. Znalazłem dane, które mówiły oficjalne europejskie dane, że pomiędzy rokiem 2011 i rokiem 2016 eksport z żywności, żywności z Unii Europejskiej wzrósł o 42% w ujęciu objętościowym, jeśli chodzi o liczbę ton wyeksportowanej żywności, czyli może bardziej masa, nie objętość, tutaj byłaby lepszym terminem, natomiast w ujęciu czysto finansowym to jest 20% wzrostu między 2011 i 2016, czyli nie widzimy tutaj, żeby jakoś to embargo faktycznie pogrążyło europejskie rolnictwo, ten eksport jest w największych zawirowań Rósł. Natomiast, tak jak powiedziałem na samym początku, największym przegranym na tych kontrsankcjach okazać się miał, przynajmniej według samych Rosjan, samych rosyjskich ekonomistów, rosyjski konsument, ponieważ cała ta sytuacja miała doprowadzić przede wszystkim do wzrostu cen. W dużej mierze dlatego, że zabrakło konkurencji. I właśnie tutaj też te ta monopolizacja rosyjskiego rynku ma na to na pewno duży wpływ, na pewno też wpływ, nawet większy niż kontrsankcje, mogły mieć. Zawirowania związane z wartością rubla, ponieważ on faktycznie bardzo wiele stracił i to ma znaczenie nawet w przypadku produkcji żywności na terenie Rosji. Ponieważ na przykład sprzęt czy lekarstwa potrzebne do hodowli świn są wciąż sprowadzane z szeroko pojętego zachodu albo także ze wschodu dalekiego, wciąż słaby rubel oznacza tutaj większe koszty. Wszystkiego tego, co jest potrzebne do produkcji rolnej, a jest pozyskiwane za granicą. W roku 2014 inflacja obliczana tylko dla produktów spożywczych w Rosji miała wynieść 15,4%, a w roku 2015 14%. To jest bardzo wyraźna różnica. Obliczono, że pomiędzy rokiem 2013 i 2017 zaszła dość poważna zmiana, ponieważ biedniejsi Rosjanie zaczęli wydawać większą część swojego budżetu domowego na żywność. Tutaj to się miało zmienić z 48 do 53%. Oczywiście tutaj można stosować różną metodologię, patrzeć na różne towary, ponieważ niektóre towary taniały, kiedy inne drożały. Niemniej według danych udostępnianych oficjalnie przez Rosstat ta uśredniona podwyżka cen żywności dla całej Rosji po tych wydarzeniach do roku 2020 miała wynieść 68%. Przy czym w zależności od regionu to było od 61 do 81% średnio. Faktycznie niektóre towary miały stanieć, natomiast jak tutaj informuje w swoim artykule portal znak. Duża część towarów miała zdrożeć wyraźnie wyżej niż ta średnia. Niektóre podwyżki w omawianym okresie miały sięgnąć nawet 200%, i to dotyczyło na przykład kaszy gryczanej, która jest jednym z tych bardziej podstawowych produktów żywnościowych na terenie Rosji. Rosja jest, byśmy powiedzieli, bardzo kaszowym krajem. Jeśli chcielibyśmy to wszystko podsumować, to powiedzielibyśmy, że faktycznie do pewnego stopnia te sankcje poprawiły sytuację rosyjskich producentów żywności, także z tej perspektywy, że oni mogli zacząć dyktować bardziej korzystne dla siebie ceny, co z kolei pogorszyło sytuację konsumentów tej produkcji rolnej. Na pewno jednak nie powiedzielibyśmy, żeby te kontrsankcje doprowadziły do jakichkolwiek rozwiązań politycznych, one nie odniosły żadnego sensownego skutku w tym wymiarze geopolitycznym, to znaczy one nie doprowadziły do tego, żeby kraje zachodu w jakimś stopniu swoje sankcje wycofały czy ograniczyły w wyniku właśnie tego ataku na europejskie rolnictwo. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek, oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału. Możecie także zajrzeć tam niżej, wesprzeć mnie na Patronite i PayPalu, posłuchać naszych cotygodniowych podcastów, tam link jest oczywiście na dole i zajrzeć na grupę dyskusyjną na Facebooku.